507-964-253, 507-964-253. Bardzo często Państwo dzwonią do mnie i mówią o tym, skarżą się, że rozmaici politycy PiS-u, którzy przychodzą do tego TVN-u, nie sprostali zadaniu, że polegli, że niepotrzebnie tam chodzą i tak dalej. Mi się wydaje, że potrzebnie chodzą. Niech chodzą, chodzą. Gdyby tylko przytomnie potrafili rozbroić te rozmaite manipulacje i kłamstwa. Dzisiaj w porannym programie pana redaktora Konrada Piaseckiego gościem był pan wicerzecznik Radosław Fogiel i chciałem państwu pokazać, jak sobie poradził z tym, co go tam spotkało. Uwaga, telekino, to będzie krótki fragment tej porannej pogawędki, jaką odbyli pan redaktor Konrad Piasecki i pan wicerzecznik Radosław Fogiel. Bardzo uprzejmie proszę. Pewnie pan redaktor pamięta, kilka miesięcy, może już kilkanaście temu, wielka sprawa. Mateusz Morawiecki kupił działkę bardzo tanio, miał ją później sprzedać bardzo drogo. Państwo o tym bardzo często donosili. Pamięta pan tą sytuację? Ale tak, pamiętam. Tylko, dobrze. Żąda pan nazwisk, to skupmy się. Ale sekundę, to zaraz mi będzie pan mógł naprawdę odpowiedzieć, ale ja nie chcę... bo ja z dziką rozkoszą tych nazwisk wysłucham. Tylko, no właśnie, wielka sprawa, widzowie, państwo też pewnie pamiętacie. Pewnie też używaliście wielokrotnie w swoich dyskusjach politycznych. A czy pamiętacie państwo publikację nieco później, po tym wielkim skandalu z Mateuszem Morawieckim? Bo ja sobie przywołałem. Czyli jednak się pan przygotowywał. Publikacja nazywała się Sprostowanie i brzmiała tak. Tylko fragment, żeby nie przedłużać. Stwierdzenie zawarte w opublikowanym 17 czerwca bieżącego roku w Gazecie Wyborczej materiale prasowym pana Jacka Harłukowicza pod tytułem Jak premier Morawiecki ze znajomymi działki kupował, że 15-hektarowa działka wrocławskiej parafii garnizonowej, cytat, za którą Mateusz Morawiecki w 2002 roku zapłacił 700 tysięcy złotych, jest warta dziś nawet 100 razy więcej i jest nieprawdziwe. Panie pośle, więc proszę wybaczyć, że ja zachowam zasadę ograniczonego zaufania. To proszę teraz zasadą ograniczonego zaufania powiedzieć. Zwłaszcza, że ten dziennikarz, który wymieniony jest w owym sprostowaniu, że napisał nieprawdę, figuruje jako autor tego tekstu. Czyli jak było widać, no można sobie poradzić z tym demagogicznym ostrzałem. Nie, chwalmy też, bo tak krytykować, to zawsze będziemy krytykować. No pewnie, że oni tam bardzo często nie potrafią zachować się tak, jak powinni się zachowywać. No ale akurat w przypadku dzisiaj pana wicerzecznika wszystko poszło tak, jak trzeba. Tak na marginesie, a propos pana redaktora Konrada Piaseckiego, to wczoraj w programie Kawa na ławę, który ten pan redaktor prowadzi, padła wreszcie odpowiedź na to pytanie, które ja już od dawna zadaję i tak państwa tym męczę, że skoro wszystko jest z tym TVN-em w porządku, skoro wszystko jest okej, no to po co im potrzebne to puste biuro na lotnisku w Amsterdamie. Tam przez chwilę pan redaktor puścił farbę i powiedział, cytuję, przecież wiele firm tak robi. No właśnie o to chodzi. No właśnie o to chodzi i dlatego to prawo powinno być uszczelnione, żeby wiele firm, w tym TVN, nie mogło tak robić. No ale ten temat niestety nie został pociągnięty. Być może jeszcze się komuś, kto tam do tego TVN-u przyjdzie, uda pociągnąć ten temat. Proszę państwa, za chwilę państwu pokażemy taki film, który jest bardzo dobrym przykładem, dowodem na to, o czym ja często też powtarzam, że to jest dla mnie zaszczyt i przyjemność, że ja państwa mogę tutaj słuchać, że mogę z państwem rozmawiać. Ale pozwolą państwo, że zanim ten film pokażemy, to ja przeczytam SMS-a, którego dostałem tuż świeżo przed dzisiejszym programem. Jacku, wiem, że niekiedy masz kłopot ze swoimi ludźmi z telekina. Oni nie zawsze włączą film na czas itp. Jestem po twojej stronie, nie powinni się tak zachowywać, ale nie pozbywaj się ich. Już i tak sporo ludzi z Republiki odeszło jeszcze za twoich poprzedników. Teraz w Republice każdy jest na wagę złota. Czasem człowiek w jakiejś chwili popełnia błąd, ale potem żałuje.
to są pozytywne chłopaki, więcej takich głupot nie zrobią, podpisane twoja stara. Proszę państwa, umówmy się. To jest pisane takim alfabetem, że ja wiem, kto się podszył pod tą starą, naprawdę. Poza tym ja bym nigdy w życiu o żadnej białogłowie tak nie powiedział, także ta intryga się wyjątkowo nie udało i nie udała i nie ma o czym mówić. A propos, chłopaki pozytywne z telekina. Bardzo uprzejmie proszę, pokażcie ten film. Chodzi o tę sytuację z Turowem. Dlaczego państwa opinie, dlaczego to, z czym państwo do mnie dzwonią, jest dla mnie ważne i ja się z tym liczę? Bardzo proszę. Nieprawda, że wody brakuje, proszę pana. Wody brakuje w studniach, które od przedwojny nie były czyszczone. Ci, co se studnie wyczyścili, im w ogóle wody nie brakuje. To wszystko jest polityka, proszę pana. Koło naszej granicy są ich kopalnie, jest dobrze. Wody nie brakuje. Tylko my ciągniemy i im wody brakuje. Panie, to jest wszystko polityczne. I taka baba w Brukseli czy tam gdzieś, ona się wypowiada i mówi 500 tysięcy dziennie euro kary. Nie za dużo ta kara trochę? Proszę pana, czy ona jest duża, czy ona jest wielka, czy ona jest malutka? Czy powinna być w ogóle... Jak taki człowiek może sam zarządzić, pani, takim krajem dużym jak nasz? Wyjdzie byle baba i mówi, że tak ma być. To tak się rządzi w Brukseli? Tak się rządzi? Że kto chce, to rządzi? Rano wstaje i rządzi? O dupę pobić Brukselę, proszę. No i przy takim zdroworozsądkowym myśleniu suwerena, to cała ta misterna narracja TVN-u idzie tam, gdzie Siara mówił, że... A już nie będę cytował. Pani Grażyna Sokołowa-Podlaskiego jest z nami. Kłaniam się, pani Grażyno. Dobry wieczór. Halo? Tak. Słucham panią. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór, słucham pani Grażyny. Pozdrawiam pana serdecznie. Bardzo dziękuję. I jestem dumna i szczęśliwa, że jest taki program. W pierwszym rzędzie chciałabym pozdrowić najlepszego naszego kochanego prezydenta, premiera, pana Kaczyńskiego, którzy dają nam radość i szczęście. I proszę coś z tym zrobić, żeby tych wnuczków Gomułki jakoś przegnać, jakoś im powiedzieć, że niech oni nie robią tego, co robią. Jeżeli Polska trochę odzyskała szczęścia, radości, jeżeli dzieci są teraz radosne, uśmiechnięte, mają na wycieczki, na cukierki, nie proszą Gierka o cukierka, to niech oni jadą na białe niedźwiedzie. Wygońcie ich, ja wam pierwsza pomogę. To znaczy grzecznie niech do Putina oddać i tam niech rządzą i tam niech siedzą. I niech odczepią się od naszych księży, od naszych kościołów, od naszych religiów. Niech nie robią z siebie błaznów, jak takie panie, które wychodzą, strajkują. Gdzie jest ambicja? Gdzie jest ich kobiecość? Przecież dzieci zabijać, jak można, żeby matka pozwoliła, żeby jej spod serca byle bandyta dziecko wyrywał i do kanału rzucał. To jest kobieta, to jest matka. Ja myślę, że miłość zdobywana po cichu, tak jak myśmy kiedyś zdobywali, to była przyjemność, ale to, co robią teraz, to nie. Serdecznie pana pozdrawiam i proszę powiedzieć Tuskowi, innym, żeby się odczepili od kochanej, szczęśliwej Polski, od nas seniorów. Jeszcze tylko jedno, co chodzi o szpitale, o te strajki. Nie wszystkim należą się podwyżki.
na przykład w szpitalu w Piasecznie, to to jest wykańczalnia, proszę pana. Tam głodowo, śmiercią umierają ludzie. Jem nie należy się żadna podwyżka. Tam tylko rządzą Ukraińcy. Ja niedawno tam byłam. Tam godzina 12 w nocy. Przychodzą, zapalają światło, myją podłogi, sprzątają. Przy mnie kobieta zmarła głodowo śmiercią. Jak jej przyniósł pan z dołu truskawkę i wodę i rzucił przy łóżku, tak jej nikt tego na szafkę nie postawił. Ukrainka tylko przychodzi, będzie pani jadła? A ta kobieta już ręką nogą nie rusza. Nimi ta była, nieodziewana. O tym pani ordynator wie bardzo dobrze. Ta pani ordynator jest węgrowa. Nie będę jej po imieniu, po nazwisku wymieniać, bo to nie jest mój honor. Ale takim ludziom nie należy się. Owszem, takim ludziom, takim lekarzom, jak na Ursynowie, pielęgniarkom. Ja tam jeżdżę co 3 tygodnie. Tam im się należy podwyżka. Bo tam jest obsługa, tam jest mało, ale oni pracują. Oni naprawdę pomagają ludziom. Dziękuję ślicznie. Do widzenia. Kłaniam się pani Grażynko. Wszystkiego dobrego. Bardzo uprzejmie dziękuję. No lekarz to jest powołanie. No co mamy sobie opowiadać. Pan Jerzy wspominał o pewnej sympatycznej Niemce na portalu TVP Info zlikwidować. Ja znalazłem dzisiaj właśnie taką jakąś tak jakby wstydliwie troszkę schowaną informację o tej przesympatycznej, tak po zdjęciu sądząc, Niemce. Manuela Schwesig od 2017 roku pełni funkcję premiera Mecklenburg i Pomorza Przedniego. Gdy ważyły się losy Nord Stream 2, walczyła o budowę gazociągu z Rosją, a nitka wychodzi dziś na brzeg w jej landzie. Teraz, gdy niemiecka polityk dowiedziała się o polskich planach w sprawie atomu, ostro reaguje. Niewykluczone, że poparcia dla zablokowania projektu Warszawy będzie szukać wśród urzędników Komisji Europejskiej. Jak poinformował minister klimatu Michał Kurtyka, konkrety w sprawie budowy elektrowni jądrowej w Polsce mają być gotowe w połowie przyszłego roku. W lutym weszła w życie wynegocjowana, podpisana umowa międzyrządowa z USA w sprawie współpracy w celu rozwoju programu energetyki jądrowej oraz cywilnego przemysłu jądrowego w Polsce. Ta umowa zakłada, że w 2033 roku uruchomiony zostanie pierwszy blok elektrowni. Te plany bardzo zaniepokoiły przesympatyczną panią Manuelę Schwesig, premier Mecklenburg i Pomorza Przedniego. I ona się domaga reakcji od rządu centralnego w Niemczech. Rząd landu sprzeciwia się planom Polski względem energetyki jądrowej. Mówiliśmy o tym wyraźnie w dyskusjach regionalnych. Oczekujemy, że rząd federalny wykorzysta wszystkie opcje zatrzymania tych planów, tak mówi pani Manuela Schwesig. Chociaż elektrownie jądrowe działają w Niemczech od lat, Schwesig obawia się, że to właśnie w Polsce mogłoby dojść do tragedii, do katastrofy. Ewentualna katastrofa ekologiczna w naszym kraju miałaby wpływ na sytuację w Niemczech. No i pani Manuela Schwesig zaznacza, że Niemcy będą odchodzić od atomu. Dlatego Schwesig może próbować uzyskać wpływ na notyfikację modelu finansowego polskiego atomu przez Komisję Europejską. Co ciekawe, ta pani jest znana w Niemczech jako Schröder w spódnicy. Głośno popierała budowę Nord Stream 2 i współpracę rządu w Berlinie i w Moskwie w tej sprawie. Natomiast jak państwo na pewno pamiętają, Gerhard Schröder no już od wielu lat zarabia poważne miliony euro pracując dla rosyjskich firm energetycznych. Stawiam wszystkie pieniądze, że ta pani znajdzie tutaj u nas sojuszników. Na pewno tam jakieś Biedronie i inne Biejaty, Magdaleny i tak dalej będą z tą panią razem protestowały przeciwko temu, żebyśmy my w Polsce mieli elektrownię atomową. Pan Paweł z Łodzi jest z nami. Kłaniam się, panie Pawle. Dobry wieczór. Halo. Dobry wieczór, panie Jacku. Dobry wieczór państwu. Słychać mnie? Tak, słyszę pana. Tak. No, dzisiaj chciałbym powiedzieć parę słów na temat tego wyroku Trybunału
Sprawiedliwości Unii Europejskiej. On ma charakter, bym powiedział, antypolski, ale również antyeuropejski nawet. To nie jest wyrok. Znaczy, jeśli myślę o tym, co pan, że w sprawie Turowa, to nie jest wyrok. No tak, to właściwie no, nie jest to wyrok, ale jest to pewna rzecz, która... Dobrze dzisiaj, że poruszył to na antenie pan Sariusz Wolski, prawda, ten aspekt europejski tego, co tam się dzieje. Bo jeżeli są takie, powiedzmy, czy to wyroki, czy dyrektywy, które przychodzą z Unii Europejskiej, no to proszę bardzo, tylko proszę za to zapłacić. Wyłączyć kopalnie, wyłączyć elektrownie, tak, ale w związku z tym potrzebne są na to pewne konkretne środki unijne, prawda? I mi się wydaje, że tu dyskusja powinna posunąć się w tym kierunku. Bo jeżeli będzie się chciała wyłączać dalsze elektrownie, prawda, no to ileś to kosztuje. Jeżeli Polska w takim stopniu jest zależna od węgla, no to bardziej niż inne kraje, no to Polska powinna dostawać też na to większe dotacje z Unii. I no taki bym widział kierunek po prostu rozmów z no, biurokracją unijną. Jak pan to widzi, panie Jacku? Zgadzam się z panem. Nie mam nic do dodania. Bardzo uprzejmie dziękuję. Kłaniam się, pozdrawiam. Wszystkiego dobrego, panie Pawle. Proszę państwa, wczoraj się odbyły wybory w Niemczech. Według oficjalnych danych przewodniczącego Federalnej Komisji Wyborczej zwyciężyło SPD. Socjaldemokraci zdobyli 25,7 na drugim miejscu. CDU, CSU tam z niewielką stratą 24,1. Trzecią siłą w Bundestagu mają być Zieloni 14,8. Wynik lepszy niż w poprzednich wyborach zanotowali liberałowie. Na FDP zagłosowało 11,5. AfD straciła część poparcia z trzeciej siły w niemieckiej polityce. Spadła na piąte miejsce z poparciem 10,3. Dzisiaj rano na antenie Radia Z wyniki tych niemieckich wyborów komentował były prezydent Bronisław Bulko-Morowski. Ja myślę, że naprawdę warto posłuchać, co ma do powiedzenia w tej sprawie Bronisław Bulko-Morowski. No zawsze z góry lepiej widać, a przecież myśli pana prezydenta niejednokrotnie szybowały tak wysoko, że... No, więc tak, Komorowski został zapytany, co te wyniki niemieckich wyborów oznaczają dla nas, Polaków, dla Polski. Ocenił, że w zakresie stosunków w ramach Unii Europejskiej należy spodziewać się kontynuacji. Niewątpliwie jednak CDU była bardziej zaangażowana jakby w lewarowaniu Polski, podnoszenia znaczenia Polski w ramach Unii Europejskiej. Przepraszam, ale tak powiedział. Licząc na to, że Polska, tak jak Francja i Niemcy, trochę na zasadzie równoważenia swoich potencjałów będzie odgrywała istotną rolę w procesie integracji europejskiej. No, to w tej sprawie ta Angela zrobiła z Putinem Nord Stream 2. Jeśli rząd stworzą socjaldemokraci, to niewątpliwie będą zwracali większą uwagę na to, aby na gruncie Unii Europejskiej pilnować bardziej zasad państwa prawnego, także w sąsiedniej Polsce, i toczyć pewną batalię o rozwiązania ogólnoeuropejskie, których będą oczekiwali także od strony polskiej. To jest fantastyczne. Ja nic śmieszniejszego dzisiaj nie przeczytałem. Bardzo uprzejmie dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Kłaniam się w dobrym nastroju, rozstając się z państwem. Polecam się wdzięcznej pamięci. Do zobaczenia, do usłyszenia, do jutra.